Studenci z Politechniki Warszawskiej, z Wydziału Architektury, przy dobrej współpracy z ich wykładowcą udało się po raz kolejny ściągnąć ich do gminy Barciany i po raz kolejny zinwentaryzować kolejny już budynek. W tym roku był to kościół w Bomajnach i cerkiew w Wasunach. Plany są już na przyszły rok. Cała dokumentacja przyda nam się między innymi do tego programu dotacyjnego, który pozyskaliśmy ostatnio i mam nadzieję, że to będzie bardzo pomocne dla księży proboszczów przy remontach kościołów i wydatkowaniu tych dotacji. Dokumentacja ta trafi między innymi do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, no i oczywiście do księży proboszczy. Tworzymy rodzaj takiego kopii zapasowej polskiej architektury, czyli rysujemy, dokumentujemy obiekty zabytkowe, archiwizujemy to i w razie czego jest kopia, a też służy to do badań nad obiektami zabytkowymi, czyli na tej podstawie powstają książki, artykuły, katalogi zabytków, tym podobne rzeczy. Powstaje w tym procesie kilka rysunków, przekroje, podłużny, poprzeczny, rzuty każdej kondygnacji, widoki elewacji z każdej strony. I robimy to jakby z dużą dokładnością, tam co do centymetra. Trzeba było się dostać między dach, a właśnie między dachówkę, a tutaj sufit. I tam też wszystkie te wymiary trzeba było sprawdzić. Tam oczywiście, żeby to wyglądało tak, jak to wygląda od wewnątrz, no to od zewnątrz musi być odpowiednia konstrukcja, która to wszystko wspiera. No i my tą właśnie konstrukcję rozrysowaliśmy, opisaliśmy i narysowaliśmy. Ja się zajmowałam elewacją zachodnią oraz detalem ambony i żeby sprawdzić wysokości w elewacji, to musiałam poprowadzić poziom zero, a następnie właśnie sprawdzałam talmierzem, czy tam metrówką wysokości, a następnie przenosiłam właśnie na kartkę. I podobna sytuacja jest właśnie w detalu ambony, gdzie też wyznaczałam swój poziom, a następnie właśnie przenosiłam. To nie jest zupełnie mi obcy region. I więc mi się podoba, oczywiście nostalgicznie do tego podchodzę, no a że teraz studiuję w Warszawie, no to bardzo miło było przyjechać tutaj, żeby trochę popracować. Architektura, no taka wiejska, no trochę się też uczyliśmy o takich wiejskich domach i tak dalej. Kościoły też się wpisują w jakieś trendy lokalne. No generalnie jest to całkiem ciekawe. To było w sumie ciekawe doświadczenie, bo jak ja od urodzenia mieszkam w Warszawie, to przynajmniej tutaj mogłam jakby spotykać się z naturą, no i też miałam okazję jakby cały czas jeździć rowerem, co dla mnie było nietypowym doświadczeniem. Tam, gdzie pochodzę, jakoś cerkwi zbyt dużo nie ma i też do zbyt wielu nie odwiedzałem do tej pory. Natomiast obiekt sam w sobie bardzo ciekawy, no bardzo dobrze zachowany stary kościół. On oczywiście został odbudowany, bo został zniszczony. Bodajże w 1914 roku był odbudowywany. No jadąc polną drogą mamy po prawej stronie drzewa, z których wyłania się ta drewniana dzwonnica. Obok jest kościół, taki z element, znaczy no, gotycki kościół, który teraz jest cerkwią. No i tutaj bardzo fajnie jest zobaczyć połączenie tego kamienia z cegłą, że jest to zupełnie inny styl i taki klimat takiego bardziej wiejskiego kościółka niż na przykład te kościoły, które są w miastach, ale też widać to, że to jest połączone ogólnie z całym tym rejonem, że w innych rejonach Polski jest zupełnie inaczej. No i też warto jest wejść do środka, zobaczyć ten drewniany strop, który przynajmniej u mnie tam w okolicach Podkarpacia nie występują raczej takie stropy, albo są przynajmniej bardziej, są rzadsze. No my akurat jechaliśmy z Korsz, no niesamowite dla mnie przynajmniej wrażenie, bo bardzo, znaczy w sumie nigdy w życiu jeszcze tak nie miałem, żeby jechać tak malowniczym krajobrazem, że wzdłuż drogi, której są drzewa, obok jest elegancka droga rowerowa, asfaltowa i jechaliśmy wzdłuż pól, bardzo sympatycznie zresztą, z lekkimi wzniesieniami. No i tutaj też jak się przyjeżdża, to architektura no, nie odbiega od żadnych standardów. Ja jestem wielkim fanem takich starszych obiektów, na których widać, że jest jakaś historia.